Dzień dobry. Temat mojej prezentacji, jak widać, to jest śpiewać każdy może, o ile tylko chce. I to jest taka parafraza już słynnych słów Jerzego Sztura, który gdzieś tam śpiewał, śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. A mi chodzi o to, że każdy może śpiewać i każdy może śpiewać dobrze. Główną taką myślą tej prezentacji jest to, że śpiew to jest kwestia umiejętności, bo większość ludzi myśli, że śpiewanie to jest coś, co ma się z góry, że to jest jakiś dar i że jest to kwestia tylko i wyłącznie talentu. I właśnie na początku chciałem spróbować wdać się w taką polemikę z kilkoma mitami, które funkcjonują o śpiewaniu, które funkcjonują w społeczeństwie, ale które niekiedy funkcjonują nawet wśród muzyków. I właśnie pierwsze dwa. Śpiew to dar, śpiew to kwestia talentu. Nie. Śpiew to jest kwestia umiejętności. I śpiew to jest coś, co nabywamy z czasem. I oczywiście niektórym to przychodzi łatwiej, ale liczy się pewien taki końcowy efekt. Liczy się to, żeby kiedyś dzięki śpiewaniu mieć taką swobodę wyrażania swoich myśli, swoich emocji. Czyli ta droga może wygląda różnie i tutaj rzeczywiście rolę odgrywa talent, ale na końcu każdy może osiągnąć to, co sobie zamierzył. Mam brzydki głos. No, to jest bardzo często powtarzane, tak jakby głos to też było coś permanentnego. Jest takie powiedzenie wśród nauczycieli śpiewu, że nie ma czegoś takiego jak brzydki głos. Są tylko głosy źle ustawione. Jeżeli będziemy wszystko wykonywać poprawnie, technicznie, no to głos będzie przyjemny. I ostatni taki mit, nie masz słuchu muzycznego. No z tym jest dosyć ciężko polemizować, bo to jest właściwie prawda. Jeżeli ktoś nie ma słuchu muzycznego, to nie może śpiewać. Natomiast jest to taka sytuacja, ja już mówię, o co mi chodzi, to jest sytuacja patologiczna, to nazywa się amuzją i polega mniej więcej na tym, że osoba nie rozpoznaje tego, czy jeden dźwięk jest inny od drugiego. To jest naprawdę bardzo rzadkie i myślę, że na tej sali nie ma ani jednej takiej osoby. I osoby też, które cierpią na taką amuzję, nie lubią muzyki. Ja nie wiem, czy na sali jest taka osoba, która nie lubi muzyki, która słucha muzyki i nagle wpada w jakąś wściekłość. To jest naprawdę choroba. I jest to bardzo rzadko kiedy spotykane. Tu jeszcze tak podsumowując tą pierwszą część tej prezentacji, śpiew to jest umiejętność, to jest praca nad techniką. Jak widać na tym zdjęciu, nie zawsze lekka, łatwa i przyjemna. Ja w drugiej części tej prezentacji chciałem opowiedzieć trochę o swojej historii. Ta moja pasja do śpiewania pojawiła się bardzo szybko, gdzieś tam od najmłodszych lat, gdzieś tam sobie podśpiewywałem. Miałem w sobie właśnie tę muzykalność. Muzykalność to jest według słownika wrażliwość na muzykę. To nie jest nic więcej, bo niekiedy słyszymy o muzykalności i nie wiemy, co to jest. To jest wrażliwość na muzykę, czyli to jest coś takiego, co ma bardzo wiele osób. I później gdzieś tam przez następne szczeble edukacji zawsze gdzieś tam podśpiewałem i było to ważne, ale nigdy nie było to na pierwszym miejscu. To było przez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, aż któregoś tam dnia trafiłem na pierwszym roku studii do... Co, to jest zdjęcie kogoś bawi, tak? No tak, taki mamy image. Trafiłem na próbę akademickiego chóru Politechniki Opolskiej i jak się teraz okazuje, to była taka decyzja, która podyktowała wiele innych decyzji. I ja tam zacząłem poznawać podstawy, tajniki emisji głosu, prawidłowej emisji głosu i to wkrótce stało się moją pasją. Nie tylko samo śpiewanie, ale również emisja głosu stała się moją pasją. I właśnie dzięki temu chórowi później podjąłem kilka innych decyzji. Później szedłem dalej tą drogą, dalej się edukowałem i dzisiaj właściwie niekoniecznie będę robił to, co zamierzałem robić przychodząc na ten chór. Ale i takich osób jak ja, które chodzą na chór, bo chcą śpiewać solowo, jest oczywiście jeszcze kilka.
Natomiast większość ludzi, którzy chodzą na ten chór, chodzą tam, żeby fajnie spędzić czas. Chodzą tam, bo lubią muzykę, bo lubią śpiewać. I tutaj ten slajd nazwałem, co daje śpiewanie w chórach. I jest taki punkt, wspólne przeżywanie muzyki. To jest coś takiego, to jest bardzo ciężko opisać. Jeżeli coś opisujemy, musimy zdać sobie z tego sprawę, zawsze opisujemy to przez porównywanie, gdybyśmy tam weszli do takiego najniższego poziomu. To jest mi bardzo ciężko do czegokolwiek porównać, co daje wspólne przeżywanie muzyki. Jest w wspólnym śpiewaniu coś takiego atawistycznego, pierwotnego, co daje takie uczucie wspólnoty i to jest absolutnie nie do porównania z niczym innym. Ja zanim śpiewałem w chórze, to nigdy nie doświadczyłem takich uczuć. Oprócz takiego rozwoju muzycznego, co jest oczywiście oczywiste, że ktoś chodząc na chór rozwija swój słuch muzyczny, potrafi słyszeć kilka dźwięków naraz, bo na tym polega chór, na śpiewaniu kilku melodii jednocześnie. Na tym w ogóle opiera się muzyka, na harmonii. Ale oprócz tego rozwoju muzycznego, to jest oczywiste, chór rozwija także interpersonalnie. To może nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka, ale już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że śpiewając w swoim głosie, mamy na sobie pewną odpowiedzialność, ale oprócz tego musimy powściągnąć swój taki indywidualizm. Musimy śpiewać dokładnie tę samą melodię, śpiewać dokładnie w tym samym rytmie i co jest chyba najtrudniejsze, śpiewać możliwie najbardziej zbliżoną barwą. To jest bardzo taka cenna nauka, żeby czasami powściągnąć swój indywidualizm i oddać coś na rzecz całości. I oprócz tego, co dał mi jeszcze chór, no to wiele takich znajomości, które myślę przetrwają nawet wtedy, kiedy już nie będę członkiem Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej. Ja chciałem teraz przejść do tego, co mam nadzieję będzie mi wychodzić lepiej niż mówienie. Chciałem zaśpiewać utwór Mieczysława Szcześniaka Zaczekam. Że właśnie dziś jego los
Całe życie czekam.